Musimy sobie szczerze powiedzieć, no nie siadło, no nie siadło. Trzeba uruchomić protokół pana Kamińskiego, bo ten projekt niby spoko, ale to nie do końca było jednak to, czego, no nie wiem, sam oczekiwałem. Wy też jakoś nie byliście specjalnie zachwyceni i ja nie wykluczam, że niegdyś może jeszcze projekt superligowy uruchomimy faktycznie, tylko może tak pełnoprawnie, bez jakichś specjalnych udziwnień. Nie wykluczam także, że nie wróci projekt, w którym będziemy tworzyć wyłącznie drużynę, gdzie będą reprezentanci Polski wyłącznie. Ja tego nie wykluczam. Ty to wykluczasz, Beziu? Czy ty to wykluczasz, dziewczynko? Chyba nie wyklucza. No, więc teraz jednak chciałbym wam przedstawić taki nowy, bardzo prosty, banalnie prosty, ale moim zdaniem fajny projekcik, głównie dlatego, że to jest w ostatnim czasie trochę taka moja zajawka, więc drodzy państwo, projekt Nowy Klub. Jaki? No nie jest to jakaś nieprawdopodobna filozofia czy odkrycie, ale tak, czas na Ligę Włoską. I to Ligę Włoską w wydaniu rzymskim, romańskim. Odpowiedzcie sobie sami, ile razy myślicie o Imperium Rzymskim i myślę, że wtedy poznamy odpowiedzi na wszystkie wasze rozterki. Moi mili, aktualnie sytuacja w Romie jest niezwykle intrygująca. Kontrakt z tymże klubem przedłużył oczywiście Il Mister, Daniele De Rossi, który zrobił naprawdę kapitalną robotę. Roma wszakże aktualnie gra w półfinale Ligi Europy. To jest czwarty półfinał europejski, swoją drogą, dla tej drużyny, co też jest spektakularnym wynikiem. I cały czas bije się o czołową piątkę, czwórkę, która zagwarantuje im Ligę Mistrzów. No niestety w tym naszym uniwersum ta misja zakończyła się niepowodzeniem. Mimo to zarząd stołecznego klubu postanowił, że skoro już powiedzieli A, to chcą powiedzieć B i chcą dać ten rok szansy trenerowi Daniele De Rossiemu. Z tym jego przebojowym do bólu, zabójczo skutecznym 4-3-3 chcą spróbować, by poprowadził tę drużynę przez cały okres przygotowawczy, a później przez cały sezon. Zatem, moi drodzy, oto i Roma, w której aktualnie się znajdujemy. Roma, która oczywiście tutaj będzie w sezonie 2024-2025. Niektórzy zawodnicy aktualnie są powołani do reprezentacji, bo odbywa się w tej chwili Euro 2024, bo mamy w tym momencie 3 lipca 2024 roku. Niektórzy zawodnicy oczywiście z naszej drużyny wrócili po swoich udanych, tudzież mniej udanych wypożyczeniach do swoich drużyn. Niektórzy zawodnicy, tacy jak Rui Patricio, opuścili nasz klub definitywnie. A my mamy aktualnie taką ekipę. Ekipę, która ma kilka problemów przede wszystkim finansowych. No bo jak sami widzicie, w naszym budżecie no nie ma czegoś takiego jak finanse w naszym budżecie. Zapytacie zapewne, ale panie Kornelu, skąd my w takim wypadku będziemy tutaj generować jakiekolwiek finanse? A no i to jest bardzo dobre pytanie, ale tutaj wystarczy odpalić lekturę, przeczytać Corriere della Sera, przeczytać La Gazzetta dello Sport, żeby się dowiedzieć, że aktualne problemy finansowe AS Romy mogą przekonać zarządców tegoż klubu do sprzedaży. No i tutaj niestety szpilka w serduszko każdego kibica biało-czerwonych, do sprzedaży no nikogo innego jak Nikoli Zalewskiego. Mianowicie Nikola Zalewski to zawodnik, który kontrakt ma jeszcze przez rok. On teraz w tym momencie bardzo mocno się mówi o jego potencjalnym odejściu, o tym, że on finalnie nie przekonał do siebie Daniele De Rossiego, że miał tutaj jakieś te 2 miesiące, by przekonać do siebie włoskiego szkoleniowca, czego ostatecznie nie zrobił, więc upatrywałbym właśnie w sprzedaży tego zawodnika no jakiegoś budżetu. I choć nie są to najlepsze warunki finansowe, jakie moglibyśmy uzyskać za niezwykle wszechstronnego i niezwykle zdolnego Nikolę Zalewskiego, no to moglibyśmy faktycznie go sprzedać za jakieś okolice 15 milionów euro, być może. Ale ogółem należałoby zrobić taki dosyć sensowny research w tejże drużynie. Nazwa serii banalnie prosta, bo chyba o to też w tej serii po prostu chodzi. Właśnie, bo o tym nie powiedziałem. Nasz cel na tę serię. Ale nasz cel
e molto facile. Mamy przede wszystkim wygrać Ligę Włoską. No to nie jest zbyt skomplikowane. Wprowadzić na absolutny szczyt Romę w Lidze Włoskiej. To jest absolutna podstawa. Ale czymś, na czym bardzo chciałbym się skupić, to na tym, by Roma w końcu wróciła do Ligi Mistrzów i by odniosła tam też sukces. Więc musimy wprowadzić ich do tych najodpowiedniejszych, najwłaściwszych europejskich rozgrywek i tam, mam nadzieję, celebrować sporo, sporo sukcesów. Zatem Forza Roma! W tym momencie zapraszam bardzo serdecznie wszystkich też, którzy popierają ten pomysł, do zostawienia komentarza oczywiście na dole. Zatem, nasza kadra. Chyba najłatwiej będzie ją zaobserwować w taki sposób, dokładnie analizując sytuację po każdej pozycji. Naszym bramkarzem jest 24-letni Mile Sfilar i ewentualnie Pietro Boer jako ta opcja. Dalej, jeżeli chodzi o pozycję ewentualnych bocznych obrońców, no to jest tutaj oczywiście Leonardo Spinazzola, a także Nikola Zalewski, a także z jakiejś szkółki juniorów Stefano Ferrari. Jeżeli chodzi o środek obrony, tutaj jest Chris Smalling, Gianluca Mancini, oczywiście Evan Dika, Marasz Kumbulla, no i teraz przechodzimy do prawej strony. Tutaj mamy Czelika. Środek pola, Ebrima Darbo, Stefan El-Sharawi, którego Stefana El-Sharawiego to ja uważam, że powinniśmy już w tym momencie zmienić na pozycję skrzydłowego, co zresztą w tym momencie uczyniłem i Stefan El-Sharawi dzięki temu nawet się rozwinął o jeden punkt overalla w górę. Dalej mamy także Eldora Shomurodowa, Andrea Belotti, który oczywiście wrócił z wypożyczenia i myślę, że Belottiego moglibyśmy też sprzedać. Tammy Abraham jako nasz numer 1, numer 9 w sumie bardziej. Romelu Lukaku wrócił do londyńskiej Chelsea, ale jeżeli bylibyście fanem wykupu tego zawodnika, to oczywiście dajcie mi o tym znać w sekcji komentarzy. No i dalej mamy też Maurizio Auditore. Chociaż nie, czekajcie, coś tu się stało, coś tu przeskoczyliśmy, coś tu się wydarzyło. Mnóstwo zawodników tutaj jakoś mi nagle uciekło. Czemu? Czekajcie, no jest Darboe, jest Luigi Cherubini. Luigi Cherubini, Cherubini w sumie. Nie no, Luigi Cherubini, dalej mamy Leandro Paredesa, Cristante, Husema Awara, Eduardo Bove, Nicolo Pisilli, Lorenzo Pellegrini, Tommaso Baldanzi, Riccardo Pagano, Rick Karsdorp, João Costa, też jakaś, tutaj mamy kilku ziomali chyba wyciągniętych ze szkołek juniorskich albo po prostu jakichś młodych piłkarzy, chociaż tak nie no, Riccardo Pagano czy João Costa to są młodzi zawodnicy po prostu Romy, Paulo Dybala oczywiście, Stefan El-Sharawi, no i tutaj już przechodzimy dalej, Eldor Shomudorow, Belotti, Tammy Abraham i Maurizio Auditore. Maurizio Auditore wygląda też całkiem nieźle i ma tego perka, że ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o naszą kadrę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o naszych zawodników tu i teraz, których mamy dostępnych. I teraz ustalając ten skład, no to myślę, że nie będziemy jakoś specjalnie odchodzić od tej filozofii, którą aktualnie w Romie praktykuje Daniele De Rossi. Stefan El-Sharawi, Tammy Abraham, Paolo Dybala. W środku pola jest Pellegrini, Paredes i Cristante. Jeżeli chodzi o obronę, mamy tutaj Chrisa Smallinga, któremu no na bank ten overall zacznie teraz spadać z prędkością światła. I oczywiście Manciniego. No i Mancini to jest akurat ostatnio profesor, jeżeli chodzi o strzelanie bramek, ale tutaj raczej będzie profesorem naszej defensywy. Na prawej obronie mamy Czelika, na lewej stronie jest Spinazzola, albo Ferrari, no albo Zalewski. Chociaż z tym Zalewskim, tak jak mówiłem, to jest coś, czym media teraz bardzo, bardzo żyją we Włoszech i spekulują, czy zostanie sprzedany, czy nie. No i tak ostatecznie wygląda w takim wypadku ta nasza kadra. Zastanawiam się w takim wypadku, którego z tych piłkarzy moglibyśmy faktycznie tak mimo wszystko dokonać tutaj takiej sztywnej selekcji, twardej i po prostu pożegnać, żeby móc jakieś pieniądze też de facto wygenerować. Więc jeżeli chodzi o tych najbardziej intrygujących, no właśnie, no bo też potrzebujemy wygenerować te pieniądze, żeby móc poprzedłużać kontrakty z danymi piłkarzami. To jest też dla nas niezwykle istotne. Więc teraz zaglądając na tych piłkarzy, myślę, że akurat taki zawodnik jak Andrea Belotti naprawdę może zostać sprzedany. Mamy tutaj Tammy'ego Abrahama, jest obecny Eldor Shomurodow. No niestety nie udało się nam oczywiście wykupić
Nie udało się nam wykupić z Bayeru Leverkusen Azmuna, ale może ewentualnie też się tym piłkarzem zainteresujemy, jeżeli bylibyście tym zainteresowani wy. Ja mam teraz dla was, mam nadzieję, również interesującą informację. Już za chwilę, już za momencik wraca największy klasyk Ligi Hiszpańskiej, czyli starcie Dumy Katalonii z Królewskimi. I z tej okazji STS, partner kanału, przygotował dla was limitowaną promocję. Możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie zwycięzcy El Clasico. By skorzystać z tej oferty, wystarczy, że użyjecie kodu NEXION przy rejestracji albo skorzystacie z linku w opisie. Pamiętajcie, że ta limitowana akcja łączy się także z ofertą powitalną. Wszelkie szczegóły znajdziecie w regulaminie. Pamiętajcie też, że oferta jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. No i tak, więc przypominam, oferta dotycząca klasyku, oczywiście znajdziecie ją w opisie. No bo myślę, że to jest co jak co, ale całkiem sympatyczna oferta. Wybieracie, który team wygra w tym klasyku. Jak dobrze obstawicie, no to 400 dodatkowe wpadają, więc naprawdę spoko. Ale teraz, co do tych zawodników, no to mamy oczywiście tutaj tego Szomurodowa. I jego chyba, szczerze mówiąc, nie wiem, czy tego zawodnika z Uzbekistanu też bym ewentualnie nie sprzedał. Więc Andrea Belotti, Szomurodow mogą zostać ewentualnie wypożyczeni. Moglibyśmy spróbować raz jeszcze przekonać do wypożyczenia Chelsea, by nam wypożyczyli Romelu Lukaku. No nie wiem, czy oni byliby aż takimi imbecylami. Chociaż znając to Dabouliego, mogliby być takimi imbecylami, co? Tylko no oczywiście, nawet żeby spróbować wypożyczyć ponownie tutaj Romelu Lukaku, no to musimy jakieś finanse sobie tutaj wykreować. I patrzę teraz po tych zawodnikach i myślę, że moglibyśmy dzięki temu jakoś spróbować przynajmniej spróbować wyklarować, jaki piłkarz mógłby tutaj u nas grać już od pierwszej minuty. Myślę, że Maurizio Auditore może jak najbardziej udać się na wypożyczenie. I tak samo tutaj tych najmłodszych, ale z wartością całkiem sympatyczną, całkiem intrygującą, moglibyśmy wypożyczyć. A z drugiej strony takiego Tommaso Baldanziego, no to wypadałoby już używać w naszym składzie. Ale Luigiego możemy spróbować wypożyczyć. Myślę, że Nicolo Pisilli też mógłby zostać wypożyczony. Ricardo Pagano, czy to jest zawodnik, który znalazłby gdzieś jakieś zatrudnienie? Myślę, że tak. Myślę, że tak samo João Costa by znalazł gdzieś jakieś zatrudnienie jako zawodnik, który mógłby gdzieś tam grywać. Ale u nas, na naszym boku obrony jest aktualnie Spinazzola, więc Stefano Ferrari też może zostać wypożyczony. No to wracając do tych piłkarzy, którzy mają tutaj faktycznie istotną wartość, zobaczymy teraz, czy ktokolwiek w takiej najbliższym czasie, w najbliższych kilku dniach zdecyduje się na transfer jakiegoś naszego zawodnika. No i mamy informację, że bardzo chcieliby wykupić od nas Eduardo Bove i Salernitana i Galatasaray. No nie ukrywam, że nie jestem jakimś wielkim fanem sprzedaży tego zawodnika, więc nie będę tutaj jakoś optował specjalnie za tą opcją, zarówno w przypadku sprzedaży tego piłkarza do Salernitany, jak i przede wszystkim do Galatasaray. Za Chrisa Smallinga Liverpool chciałby nam zapłacić 15 milionów i o ile teoretycznie sprzedaż jego byłaby naprawdę sensowna, bo to 34-letni zawodnik, zaraz ten jego overall zacznie spadać natychmiast, tak z drugiej strony wydaje mi się, że jednak warto byłoby jednak z Chrisa Smallinga i jego umiejętności skorzystać. No i ostatni, Tommaso Baldanzi, tutaj bardzo by chciał Juventus wyłożyć za niego, ale raz, że wykładają za niego zdecydowanie za małe pieniądze, no to dwa, ja nawet nie mam zamiaru go sprzedawać za mniej niż 30. Na sam poczet takich negocjacji i eksperymentu chciałbym zobaczyć, ile oni są w stanie maksymalnie zaoferować za tych naszych piłkarzy, a my w takim wypadku możemy przejść dalej i zobaczyć, czy wpadnie teraz oferta za jakiegoś zawodnika, którym faktycznie bylibyśmy zainteresowani sprzedażą. Leandro Paredes. Tego piłkarza moglibyśmy sprzedać za okolice, według tutaj danych naszego asystenta, okolice 14 milionów, więc to jest, tak prawdę mówiąc, całkiem niezła oferta, jaką tutaj nam Brentford za niego przedstawił. Kolejny klub, jaki się zgłosił po Chrisa Smallinga, to jest Tottenham. Ale myślę, że Tottenham raczej nie stanie się posiadaczem nowym tego piłkarza, więc na razie sobie to zostawmy. Zarchiwizujmy też te wszystkie informacje, które były tutaj i dotyczyły przygotowania oczywiście tego sezonu. I możemy skupić się w takim wypadku na ukształtowaniu naszej wyjściowej jedenastki, która prawdę mówiąc wydaje mi się, że jest już ukształtowana. To w takim razie możemy teraz spokojnie spojrzeć na plany rozwojowe naszych zawodników. Roma zdecydowanie się
trochę starzeje, jeżeli chodzi o średnią wieku, no to jest tutaj większość tych piłkarzy w okolicach, w sumie znakomita większość włoskiej piłki jest taka w tych okolicach właśnie 30 lat, więc mamy tutaj taki przeskok, jest 30 lat i później kilku niezwykle utalentowanych w okolicach 20, ale o sile naszego zespołu w znakomitej większości stanowią piłkarze już trochę bardziej starsi niż młodsi. Naszym kapitanem oczywiście Gianluca Mancini, to musi być nasz diament, którego musimy tutaj strzec, chronić za wszelką cenę i rozwijać jak najlepiej tylko się da. Zawodnikiem obok niego grającym może być Ivan Ndika, Marasz Kumbulla, jego też jak najbardziej możemy rozwinąć, to będzie idealny, wręcz stworzony do rotacji zawodnik. No i mamy tutaj Czelika. Może warto byłoby rozważyć definitywne przerobienie Czelika na pozycję bocznego obrońcy. Luigi Cherubini, jego możemy tutaj też przerobić 6 tygodni, zobaczymy, chociaż czy Luigi Cherubini, jak patrzę na te jego statystyki, zastanawiam się, czy to nie jest piłkarz, któremu by lepiej nie było może na pozycji, no właśnie SPO, może nawet gdzieś jeszcze wyżej, skrzydło, jedno, drugie, możemy sprawdzić i przetestować go jako lewego skrzydłowego i zobaczymy, czy Luigi na tej pozycji się odnajdzie. Czekajcie, bo zgubiłem trochę tutaj rachubę, więc teraz przechodzimy. Wracamy. Leandro Paredes to jest zawodnik, który teoretycznie jeszcze może się rozwinąć o te kilka punktów overalla w górę. Mamy jeszcze Briana Cristante, tutaj akurat bardzo stanął w miejscu. To jest dla mnie zastanawiające, że aż tak stanął w miejscu. Może jak przerobilibyśmy go na defensywnego pomocnika tak nominalnie, chociaż nie, to 44 tygodnie, więc nie ma o czym tutaj rozmawiać. Hasem Aouar, Eduardo Bove, Aouara też moglibyśmy ewentualnie sprzedać, mimo iż lubię tego zawodnika i mam do niego sentyment chyba głównie jednak ze względu na FIFA 20 bodajże, nie wiem czy dobrze teraz wspominam, ale moglibyśmy sprzedać tego piłkarza. Lorenzo Pellegrini z kolei kapitalnie się rozwinął i rozwijać mam nadzieję nadal będzie, więc podtrzymamy też kciuki za progres tego piłkarza, tym bardziej, że ewentualnie na wejście w jego miejsce w przypadku jakiejś sprzedaży hitowej jest już przygotowany Tommaso Baldanzi. Kolejnym piłkarzem, którego moglibyśmy przetestować na jakiejś innej pozycji jest Ricardo Pagano. Czy to jest zawodnik, który faktycznie odnalazłby się lepiej w jakiejś innej roli, czy to jest urodzony środkowy pomocnik ofensywny i nic innego go nie przekona? No nie, wygląda na to, że to jest urodzony środkowy pomocnik ofensywny i nic innego go nie przekona. Rick Karsdorp to jest z kolei piłkarz, którego moglibyśmy sprzedać. Karsdorpa myślę, że możemy sprzedać i raczej nie będziemy tutaj jakoś specjalnie za nim płakać ani tęsknić. No chyba, że wydarzyłaby się jakaś kraksa w naszej drużynie, ale takowych kraks raczej nie planujemy w najbliższym czasie. Tammy Abraham, trzymamy też kciuki za rozwój tego piłkarza, mam wrażenie, że on może jeszcze tutaj sporo pokazać. Z kolei Maurizio Aditore za 2 tygodnie zaledwie rozwinie się już o kolejny punkt overalla w górę i chyba mamy tym samym, no ewentualnie Spinazzolę możemy spróbować przerobić definitywnie na lewego obrońcę. Nicole Zalewskiego możemy przerobić na skrzydło i jak przerobimy go na skrzydło, to wówczas możemy spróbować go sprzedać i chyba dzięki temu powinien zyskać na wartości jeszcze sporo. No dobrze, to ja tak teraz przeglądając tych zawodników, tych, których wyznaczyłem, że moglibyśmy ewentualnie sprzedawać. To jest Rick Karsdorp. To był także Hasem Aouar, o którym powiedziałem, że moglibyśmy go także sprzedać potencjalnie, więc wystawimy go również na listę transferową. I na razie chyba to zostawimy w takim układzie i przesymulujemy te kilka dni do przodu i poczekamy na informację zwrotną. Czy taką informację zwrotną w ogóle dostaniemy? Ivan Ndika, za niego chciałoby Crystal Palace zapłacić 30 milionów. Dużo, ale na razie nie mam zamiaru sprzedawać reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, bo to ma być zawodnik, który będzie stanowił o sile naszej drużyny. I teraz mamy ofertę wypożyczenia Maurizio Aditore. Sampdoria chciałaby go wypożyczyć. I ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek dla Maurizio, by faktycznie w Sampdorii może na zasadzie krótkiego wypożyczenia trochę pograł. Z kolei Pietro Boer, ten 22-letni bramkarz, zainteresowany jest nim Śląsk Wrocław. To dosyć nieoczywisty kierunek, ale nie wykluczam, damy szansę. W czacie z zawodnikami, zawodnicy, którzy zostali wystawieni na wypożyczenie albo na opcje transferowe, no to oczywiście albo nam za to dziękują, albo mówią, że sufit nam na łeb trochę spadł. Zdarza się i tak. Stefano Ferrari miałby udać się do Cittadeli i w tejże Cittadeli też mógłby zagrać, ale może nawet przez rok na wypożyczeniu. Z kolei Salernitana chciałaby zapłacić za Husema Aouara około 16 milionów euro. Myślę, że jesteśmy w stanie spróbować to zrenegocjować w okolice 20, a nie sprzedać go za mniej niż za 17,5, więc zobaczmy, co powiedzą na taką ofertę za reprezentanta Algierii. W takim wypadku archiwizujemy te wcześniejsze komunikaty i możemy skupić się już w pełni.
na informacjach kolejna oferta wypożyczenia. To jest oferta wypożyczenia Stefano Ferrariego do Catanzaro. Możemy też jak najbardziej to zaakceptować. A tutaj jest jeszcze 30 milionów euro za Tommaso Baldanziego daje nam Juventus. To są duże pieniądze, ale wiemy też, że w Baldanzim drzemie gigantyczny potencjał. Natomiast Neapol chciałby za Awara, ale no troszeczkę się chyba przeliczyli, jeżeli chodzi o tę wycenę, którą tutaj za niego dali. Więc zrenegocjujemy tę ofertę dokładnie z taką samą propozycją, jaką przedstawiliśmy Salernitanie i teraz możemy ruszyć dalej. Problem jest taki, chciałem powiedzieć, że problem jest taki, że nie zgłaszają się w ogóle po tych zawodników, których chcieliśmy sprzedać, ale jednak w tym momencie Newcastle United na ratunek, dlatego w tym wypadku udamy się bezpośrednio na negocjacje, próbując uciułać może okolice 16, więc zaczniemy z kontrofertą 17,5 miliona, zaczniemy z taką kontrofertą, albo 18 milionów i czy ewentualny procent od sprzedaży, może jakiś taki malutki procent od sprzedaży. Zobaczymy, jak Daniele De Rossi w tychże negocjacjach sobie poradzi. 14 milionów i basta. Nie chcą dać ani miliona więcej. Zaproponujemy nową kwotę i zaproponujemy 16 milionów. Niestety, Eddie Howe powiedział, że mieliśmy nadzieję dojść do porozumienia. Jednak z mojej strony nie udało się. Salernitana 21 milionów chce nam dać za Awara, to ja chyba tę ofertę zaakceptuję, nie będę jakoś specjalnie z nią zwlekał. Mamy także kolejną propozycję wypożyczenia, tutaj z kolei do Coventry City miałby odejść Ricardo Pagano i kolejny zawodnik, to jest Tommaso Baldanzini, ale no ja jego nie chcę sprzedać absolutnie. W porządku, w takim wypadku mamy kolejne oferty, dogadaliśmy wypożyczenie do Cittadeli Ferrariego na rok, więc możemy jak najbardziej Ferrariego tam wypożyczyć. Za 1 350 000 mógłby Pietro Boer odejść do WKS-u, więc jak najbardziej do Śląska Wrocław możemy go sprzedać. Z kolei takie pieniądze są nie do zaakceptowania, jakie tutaj Brentford nam ostatecznie przedstawił. Natomiast Torino chciałoby wykupić od nas Rika Karsdorpa. Jemu też się kontrakt kończy, więc no problematyczne jest trochę nasza pozycja w negocjacjach jest o tyle ograniczona, że do Lazio tutaj absolutnie w żadnym wypadku. Wypożyczenie jak najbardziej. Taki transfer w żadnym scenariuszu nie wchodzi w grę. Dobrze, czy w takim wypadku w naszej sytuacji finansowej, no nie, na razie nic się nie poprawiło, bo nikogo nie wypożyczyliśmy, nikogo nie wykupiliśmy, więc aktualnie jest jak jest. Czy mamy tutaj jakichś ciekawych piłkarzy, których moglibyśmy wziąć pod uwagę? No z pewnością tak, w raporcie tymże skautów chciałbym zobaczyć, gdzie są w ogóle wysłani nasi skauci, więc przejdziemy sobie do zakładki skauci. I teraz mamy Francję, Hiszpanię, Anglię i przede wszystkim Włochy jako ten region do przeszukiwania. Mamy także, czy mamy wysłanego skauta w sztabie juniorów? Mamy nawet jakiś raport zwiadowczy dostępny od niego. No to rzućmy okiem na ten raport zwiadowczy, co tutaj się kryje. Jest tutaj sporo interesujących, jest potencjał, tylko że no oczywiście ja nie jestem w stanie, nie mamy wystarczających środków, by sfinalizować większość tych transferów, ale niektórzy mają tutaj potencjały pozwalające troszeczkę rozbudzić wyobraźnię. Mam nadzieję w takim wypadku, że zaraz uda się nam sfinalizować jakiś transfer, bo po prostu sprzedać kogoś musimy. Czy się to nam podoba, czy nie. Dogadaliśmy transfer, to nie sprzedamy tego z Chrisa Smallinga, nie, po prostu nie sprzedamy go. Absolutnie. Mamy kolejną ofertę za Andrea Belottiego, tym razem Fenerbahce. Spróbujemy zrenegocjować raz jeszcze tę ofertę z Fenerbahce, ale nie będziemy teraz aż tak rozrzutni, tylko zaproponujemy im 17 z takim małym ogonkiem. 17 za Belottiego. Chcą dać 14 i koniec. Zaproponujemy im zatem 15,5. Dużo zeszliśmy z tej naszej pierwotnej oferty. 14 nadal. No to ja mam wrażenie, że się nie dogadamy. 15,200 za Andrea Belottiego. No i też się nie dogadaliśmy. Kurczę, może jestem zbyt trochę zbyt surowy w tych negocjacjach, zbyt ograniczona głowa pod tym kątem. Dogadaliśmy z kolei dwa wypożyczenia naszych młodych zawodników. Stefano Ferrari mógłby udać się na rok oprócz Cittadeli także do Catanzaro, a Maurizio Aditore na 2 lata aż do Sampdorii. No dobra, możemy ewentualnie go do tejże Sampdorii też wypożyczyć, a my czekamy na jakieś kolejne komunikaty. Czyżbyśmy dogadali? Tak jest, transfer
Hossema Awara jako pierwszy. Hossem Awar opuszcza ekipę Daniele De Rossiego w sezonie 2024-2025. Dostaliśmy za niego uczciwe, naprawdę uczciwe 20 milionów euro. Spójrzmy prawdzie w oczy, to są naprawdę sensowne pieniądze za takiego zawodnika, za piłkarza tej klasy. Myślę, że nikt nie powinien narzekać. Nawet komputer ocenia ten transfer za doskonałą okazję, bo wydaje mi się, że w ogóle no najlepsza była minimalnie większa. Ale i tak zrobiliśmy tutaj bardzo dobry deal. Z kolei Stefano Ferrari udaje się na 12-miesięczne wypożyczenie do Cittadeli. A my w końcu mamy w naszym budżecie jakieś pieniądze. I te pieniądze przede wszystkim na początek musimy wykorzystać do przedłużenia kontraktów z tymi zawodnikami, których kontrakt wynosi już zaledwie 11 miesięcy, a ich jest tutaj naprawdę całe mnóstwo i są to piłkarze niezwykle istotni. Ci, którzy mają tutaj rok, to ich na razie jeszcze sobie tutaj oczywiście zostawimy, ale zacznijmy od piłkarzy niezwykle istotnych, jak Stefan El Shaarawy, któremu chciałbym zaproponować całkiem sensowne warunki finansowe, ale wydaje mi się, że aż taka kwota to za dużo. Stefan El Shaarawy z kolei jednak zgodził się na naprawdę sensowne wymogi. Dopiero co negocjowaliśmy z Leonardo Spinazzolą, Paredes, Kumbulla, to czekajcie, no to z tymi młodymi trzeba też tutaj poprzedłużać. Nie wiem dlaczego aż tak niska jest ta kwota, więc zacznijmy tutaj od 8, perspektywiczny, 2 lata, tu się zgadzamy. João Costa, z nim też możemy przedłużyć ten kontrakt i aż o 3 lata je przedłużyliśmy. Nikola Zalewski, no i to jest właśnie pytanie w sumie do was, drodzy widzowie. Przedłużamy czy nie? Jak się na to zapatrujecie? Czy sprzedajemy Zalewskiego, czy dajemy jednak Nikoli Zalewskiemu szansę w tym naszym uniwersum? Karsdorpa i Belottiego nie przedłużamy z nimi kontraktu, bo oni są tutaj na listę transferową wystawieni. Z Marasem Kumbullą akurat uważam, że możemy ten kontrakt przedłużyć, damy mu 39 tysięcy tygodniowo, zgodził się na rolę rotacyjną. Chris Smalling, z nim też chciałbym przedłużyć, nie mogę z nim przedłużyć, tu są jakieś problemy wcześniejsze. No i z Leandro Paredesem myślę, że możemy też spróbować ten kontrakt przedłużyć o rok i tym samym. Belotti, Karsdorp, oni na pewno kontraktu z nami nie przedłużają, bo oni są na liście transferowej. Spinazzola, Chris Smalling, to w czasie się wyklaruje. Natomiast Nikola Zalewski, no to jest pytanie, które zostaje wam, a ja muszę chyba kurierowi otworzyć? Powiem wam, że tyle nam pieniędzy do budżetu wpadło, że nawet nie wiem, co mam właściwie teraz z tym robić. Ale dobrze, no, po kolei załatwiliśmy sprawę przedłużenia kontraktu. To jest priorytet, wydaje mi się, przede wszystkim. To może teraz wypadałoby rozwiązać sprawę szkółki juniorów, by tutaj faktycznie niektórzy... A czekajcie, my już mamy nawet w szkółce juniorów jakichś kilku gagatków. O ile Victor Ortiz, to raczej nie wygląda jakoś spektakularnie. Ten jego potencjał też nie jest najlepszy, ale można by go było ewentualnie wciągnąć do naszej drużyny seniorskiej po to, żeby go sprzedać. Tiziano Moretti to jest z kolei piłkarz, który wygląda bardzo dobrze i wygląda kapitalnie jako skrzydłowy. W ogóle coś się tu zepsuło. 81 do 94 potencjał. Jeszcze zaraz pod nim jest Alex Lombardi. Alex Lombardi to jest też piłkarz, który... on jest jednak troszeczkę o innej charakterystyce i wydaje mi się, że to jest z kolei zawodnik, który jest na swojej pozycji dobrej przypisanej, czyli na pozycji napastnika. I tak jest, tu się wszystko zgadza, więc ten rozwój u niego będzie może i troszeczkę wolniejszy, ale to są piłkarze, których możemy też do tej naszej drużyny przerzucić ewentualnie. Albo na razie dajmy im tutaj posiedzieć, zobaczymy jak się rozwinie ta cała sytuacja. Co do sztabu szkółki juniorów, przejdziemy sobie tutaj, zobaczymy ten raport zwiadowczy i raz jeszcze zobaczymy tych najistotniejszych, którzy mają ten potencjał tutaj najważniejszy. Piero Abate, możemy go zakontraktować, możemy także Leo Sorrentino, nawet jeżeli mielibyśmy ich pozycję zmienić, to po to, żeby móc faktycznie w jakiś sposób zrewidować ich pozycję, albo ich sprzedać, albo jakoś rozważyć ich przyszłość w naszym klubie. Zatem teraz, Manuel Fiore, Cristian Sorrentino, to usuwamy i mamy rozpoczynanie scoutingu. Ja bym chyba ten scouting przerwał i wysłał raz jeszcze go oczywiście do Włoch, ale w poszukiwaniu piłkarzy nieco bardziej wszechstronnych, aczkolwiek najbardziej zależy mi teraz na poszukiwaniu bramkarza. Bo to, że aktualnie jest tutaj u nas filar, to jedno, ale właśnie... Faktycznie, jak patrzymy teraz na tę drużynę, to trzeba się zastanowić. Utrzymanie piłkarzy, kogo sprzedać, to jedno, ale w jaką stronę pchnąć ten zespół, to już jest zupełnie inna para kaloszy. I możemy to rozważyć. Rozważyć
ponowne wypożyczenie Lakaki. Czy to w ogóle się uda? Czy to ma jakikolwiek... Czy to jest możliwe, żeby przekonać jakoś Londyńczyków do ponownego wypożyczenia Bikroma 31-letniego? No mam nadzieję, że tak. Zobaczmy. No jest na liście transferowej, więc mam wrażenie, że może niekoniecznie się nam udać go dogadać na wypożyczy... A jednak dogadamy... Znaczy, czy dogadamy to... To się okaże za moment. Podstawowe warunki albo wypożyczenie z opcją wykupu. Moglibyśmy teoretycznie dogadać tutaj wypożyczenie z opcją wykupu. A może lepiej, jeżeli to jest zawodnik 31-letni. No nie wiem, no też kto by się na to zgodził. To trzeba być skończonym dzbanem, żeby się na to zgodzić. Ale zaproponujmy. Dwuletnie wypożyczenie 31-letniego zawodnika. Zgadzają się na roczne. Ja na to się też zgadzam. Akceptuję to. Jeszcze przy takim podziale pensji. Ja czuję, że my jesteśmy w stanie przekonać to Dabuliego do... odwrotnego tego, do tych odwrotnych proporcji. Dobra, to zróbmy jeszcze tak i wtedy już jak najbardziej akceptujemy, żeby on nie zarabiał jednak pod 100 tysięcy euro tygodniowo. Zgodzili się na wypożyczenie roczne 31-letniego Romelu Lukaku, biorąc na siebie większą część tygodniówki. Czego nie rozumiecie? Świetne biznesy robią teraz w Londynie. Bardzo dobrze się współpracuje z nimi. I może faktycznie ten Romelu Lukaku na razie pozwoli nam troszeczkę tutaj załatać lukę. No to wyobraźmy sobie, że tutaj zamiast Belottiego jest Lukaku. Jest Baldanzi, jest na ławce rezerwowych obecny może być Bowe. I teraz pytanie kogo? Może któregoś z tych zawodników jednak nie wypożyczać, tylko dać mu już teraz na przykład Kerubiniego dać też tutaj na ławkę rezerwowych. I patrzę na blok defensywny, jest Mancini, jest Smalling, w miejsce Smallinga może naturalnie i myślę, że to prędzej czy później się stanie, że wskoczy w jego miejsce Ndika. Na lewej stronie jest 31-letni Spinazzola, na prawej stronie mamy tylko Czelika i Czelik ma 27 lat i może to jest pozycja, na przy której powinniśmy się rozejrzeć za ewentualnym wzmocnieniem. Pozycja prawego obrońcy. Zobaczmy tutaj na jakieś... O, mamy tutaj, wyszukujemy talentów obronnych z potencjałem na pierwszy skład, więc zobaczmy, kogo tutaj intrygującego mamy. Czy są jacyś zawodnicy, którzy raz, że mogliby zasilić nasz zespół już na tu i teraz, to mogliby też sporo namieszać w tej naszej drużynie. No mamy całe mnóstwo. Okej, tu już się naprawdę dzieje, jeżeli chodzi o możliwość wyboru tych piłkarzy. No nie no, faktycznie jest tutaj całe mnóstwo. I wiemy dużo. To dobrze, że wiemy dużo o tych wszystkich piłkarzach. Odblokowaliśmy to dzięki temu możemy faktycznie sensownie przeglądać te propozycje, które są nam tutaj przedstawiane. Więc teraz raz jeszcze przejdziemy sobie tutaj. Czy członek podstawowego składu obrona? Może tak. Może w taki sposób wyszukamy sobie tutaj kogoś, kto faktycznie by zasilił. Jest Raul Bellanova z Torino. 77 punktów overalla. Rasmus Christensen, Duńczyk z Leeds United. Też możemy go sobie tutaj dodać i zaobserwować. Chilwell, Alex Moreno, nie. Oscar Mingueza. Jakoś do mnie nie przemawia osobiście. Neil Peters, Marvin, spoglądam dalej tutaj, Kyle Walker-Peters, raczej nie. Kenny Tete, a może Kenny Tete? Chociaż nie jest to jakiś spektakularny progres, prawdę mówiąc, w porównaniu do tego, co aktualnie mamy. Hans Hatteboer również, aczkolwiek Duńczycy, Boże, Duńczycy, ale Duńczycy też. Niderlandczycy, Duńczycy całkiem nieźle się sprawdzają. Andoni Gorozabel ma dosyć niską klauzulę odstępnego. Myślę, że dałoby się nawet go zrenegocjować jeszcze tę klauzulę odstępnego odrobinę. I może warto byłoby ewentualnie zainteresować się właśnie tym piłkarzem. Jak wy się na to zapatrujecie? Dajcie mi znać o tym, moi mili, w sekcji komentarzy. A ja w tym momencie muszę wam podziękować za ten pierwszy odcinek Forza Roma na kanale Nexion Games. Przeprosić za sytuację z tą serią Polska Górą, ale puśćmy to w niepamięć, ok? Skupmy się na Forza Roma. I zapraszam na kolejny odcinek już jutro, pojutrze, po pojutrze, po pojutrze, po pojutrze, po pojutrze, później po pojutrze, po pojutrze i tak dalej.